Dzień dobry. Kolinek. 3, 2, 1 i good morning, good morning. Na 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 na. Good morning, my friend. 3, 2, 1 i good morning, good morning. Na 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 na. Tak. Dzień dobry, dzisiaj witam was w kolejnym vlogu. Na pewno słyszycie, że mam troszkę taki zachrypnięty, niewyraźny głos. To dlatego, że w zeszłym tygodniu byłam chora. W sumie dalej jeszcze mi nie przeszło, dalej męczy mnie kaszel. W zeszłym tygodniu nie było też vlogów właśnie ze względu na to, że naprawdę nie byłam w stanie nagrywać, bardzo źle się czułam. Jeśli chodzi o kaszel, to nie jest to dla mnie nowość. Od małego zawsze miałam problemy z kaszlem, zawsze ten kaszel mnie męczył. I jak już zaczęłam kaszleć, to kaszel trzyma mnie tak od 2, tak do 3 tygodni. Także no, jest to męczące, powiem wam, bo od tego kaszlu boli mnie już głowa, bolą mnie mięśnie, bolą mnie żebra. Kolinek śpi, ja zjadłam przed chwilą śniadanie. I za chwilę w sumie będzie już czas na lunch, bo już jest prawie 11. Nie mam dzisiaj ochoty na to, żeby zrobić sobie coś na lunch, dlatego zaraz będę coś zamawiać. Zamówię sobie jakąś bułkę. Kochany. I ostatnio już tak od 3 dni nie piję mleka w nocy, ale to chyba dlatego, że zmieniliśmy już mleko na mleko trójkę i wydaje mi się, że to mleko jest bardziej takie sycące, przez co właśnie jak przed spaniem dam mu mleczko, to już potem w nocy nie jest głodny, budzi się dalej, tylko żeby sobie troszkę, wiecie, pomarudzić i idzie dalej spać. Dzień dobry, kochanie. Aha, okej, przepraszam. Zobaczcie, ostatnio zamówiłam sobie też w takim fajnym polskim butiku 3 sweterki i akurat fajnie się złożyło, bo moi rodzice jechali teraz na ferie jesienne. Tutaj są w Holandii takie ferie jesienne i właśnie moi rodzice jechali teraz na tydzień do Polski, wczoraj wrócili i wzięli mi te 3 sweterki, które sobie zamówiłam, także nie musiałam czekać na wysyłkę. Zobaczcie, zamówiłam sobie taki fajny brązowy sweterek w serduszka. Bardzo fajnie się prezentuje. Z tego co wiem, mają też różowe, szare i czarne. Czarny też był bardzo fajny, ale w tym czarnym nie widać tak tych serduszek, a moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda i jest to znowu coś innego. Tutaj mam taki czarny sweterek, on wygląda tak i fajne w tym sweterku jest to, że tutaj jest, zobaczcie, ta koronka, to jest też znowu coś innego, coś nowego. Bardzo często to teraz właśnie widuję na Instagramie, czy tam na różnych stronkach właśnie ubraniowych. I to po prostu można nosić na różne sposoby. Można nosić to w ten sposób, można nosić to, o, tak, tak chyba najbardziej mi się podoba. I tak ja ten sweterek będę nosić, także on jest bardzo fajny, cieplutki, idealny właśnie teraz na jesień, zimę. I mam jeszcze jeden biały sweterek, też bardzo fajny. I tutaj jest ten ostatni biały sweterek. Czekajcie, bo tutaj cena mi wystaje i to troszkę dziwnie wygląda. O! I on tutaj z boku ma mega ładne, takie, wiecie, dziewczęce rozcięcia z koronką. Także bardzo fajnie się prezentuje i jest mega przyjemny w dotyku. Zobaczcie, z tyłu też ma to samo rozcięcie co z przodu. I wygląda to właśnie tak. Bardzo fajny sweterek. Także no, ja jak na razie sweterków mam zapas, 3 zdecydowanie mi wystarczą, powiem wam szczerze, że ja w ogóle w sweterkach nie chodzę. Jest to dla mnie właśnie takie przełamanie, uważam, że sweterki są bardzo eleganckie, ja jednak wolę siebie w takich bardziej sportowych ubraniach, czyli w bluzach czy w bluzkach,
Bardzo chciałabym właśnie troszkę to zmienić. Chciałabym wyglądać, wiecie, bardziej kobieco. Trochę tak, wiecie, jak mama. Dlatego też wybrałam takie sweterki, żeby one nie były, wiecie, zwykłym sweterkiem, tylko żeby właśnie się tutaj coś działo, żeby były jakieś wycięcia. Żeby jednak zachować w tym wszystkim też trochę mnie, żeby nie było to właśnie za bardzo takie, wiecie, eleganckie. Aha, i ten butik nazywa się Ubrane. Wejdźcie sobie na Instagrama, zobaczcie sobie. Jest to butik z mojej miejscowości, z Wodzisławia i z tego co wiem mają też drugi sklep już otwarty w Rybniku, także zobaczcie sobie. Dodawałam wam też wczoraj na Instagrama te sweterki i tam wam właśnie otagowałam ten sklep. Nie atakuj kotka! Kotek się boi ciebie. Kolinek, ci się boi. Ci się boi ciebie. Ci się boi. Ci się boi ciebie, wiesz? O, a teraz mnie atakujesz? Lilo się go tak boi, że to jest po prostu niemożliwe. Tylko widzi, że Colin nadchodzi, to ucieka. Ale wiecie co? Dobrze, że ucieka. Wolę, żeby uciekał, niż żeby go atakował. Lilo naprawdę ani razu nawet go nie dotknął, mimo iż Colin naprawdę go, mogłabym powiedzieć, że martretuje. Ciągnie go za ogon, szarpie go za futerko. Także naprawdę bardzo się cieszę, że Lilo ani razu jeszcze go nie zaatakował, tylko po prostu ucieka. Ja oczywiście od razu, jak widzę, że Colin go atakuje, to też od razu próbuję w jakiś sposób wytłumaczyć mu, że to nie jest. Ej, ej, ej! Że to nie jest właściwe zachowanie. Nie dostaniesz telefonu, no co ty? Przecież to nie jest zabawka. Tu masz całe pudło zabawek. Proszę się bawić. Nie ma telefonu, no co ty? Tyle zabawek. W ogóle się nie chcesz zabawkami bawić. Tylko tym się bawisz, co nie jest zabawką. Ja jeszcze konfetti z urodzin. Nie wolno. Be. Już nawet było to przyklejone specjalnie, żeby Colin tego nie podnosił, ale i tak to wyrwał. I tak to wyrwał. To jest autko twoje. Twoje autko. Tam chcesz iść? Chcesz iść? Tak? Chcesz tu? Pomóc ci? Pomóc ci? Aha, mam cię przytrzymać, a ty sam sobie wejdziesz. Czekaj. Czekaj, mamusia cię wsadzi. Idziesz do autka? Czy nie? Czy będziesz kontynuować rozwalanie tego autka? Zobaczcie. Tak zostało autko zmasakrowane przez Kolinka. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem on to powyrywał. Ale to dziecko ma tyle siły, że ja po prostu nie wiem. Ej! No co ty? No co ty? Idziesz tu? Idziesz tu? Chcesz? Włączymy muzyczkę? Tany, tany? Chodź, włączymy muzyczkę. Zobacz. Ej, musielibyśmy umyć to auto, Colin, bo trochę popalcowałeś je. Wow! Włącz muzyczkę. Muzyczkę włączymy, no. Włączymy muzyczkę. Wow! Super! Ta. Tancerz będziesz chyba, co? No. Mama też lubi tańczyć, wiesz? Mama też zawsze chodziła na tańce. No, od maleńkiego mama chodziła na tańce, wiesz? Ty chyba też będziesz tańczyć, co? No. Wiesz, że ja sobie tak myślałam, jak byłam w ciąży z tobą, jak byłeś u mamy w brzuszku. Jak byłeś u mamy w brzuszku, to mama sobie właśnie myślała, że ty będziesz chyba tancerzem. Że cię mama na hip-hop zapisze albo na breakdance. Co? Albo na tańce towarzyskie. O, fajnie. Super. Kolinek! Kolinuś! Ej! No, tak, raczkuj. Umiesz chodzić, a raczkujesz. Na łatwiznę idziesz. Nie fajnie. Nie dasz spokoju Lilusiowi? Daj Lilusiowi spokój. Lilo chce sobie odpocząć.
Zostaw kotka w skarbie. Nie, mama cię uczyła, nie wolno. Nie wolno, tak, tylko moja, moja. Paluszkiem, moja, moja. Nie, tak, brzydko robisz, Kolinku, nie wolno. Moja, mama ci pokaże, daj. Moja, moja, moja. I w ogóle nie wolno nic innego kotkowi robić, pamiętaj. Nie, dobra, idziemy. Zapraszam. Zapraszam. Zostaw kot. Kurde, zostaw. Zostawiamy kotka w spokoju. Zapraszam cię tutaj do zabawek. Kotek teraz będzie sobie odpoczywać, okej? No. Ja ci dam. Nie wolno. Nie wolno. Okej? No. Co tam masz? Aha, chrupka jeszcze, którego nie dojadłeś. Dawaj. Mama ci da nowego. Fuj! Mama ci da nowego! Colin, ty jesteś jak odkurzacz. Zamawiam Colinkowi pampersy na takiej fajnej stronie tutaj w Holandii. Nazywa się plain.nl i tam jest dosłownie wszystko. Nie tylko dla dzieci. W bardzo fajnych cenach można zamówić pampersy, czasami o 50% taniej, także na pewno się opłaca. I też widziałam, że są jakieś nowe chrupki dla dzieci i są to 100% naturalne chrupki, bez żadnych barwników, bez soli, bez cukru i tak dalej, i tak dalej. Wzięłam mu marchewkowe, wzięłam mu pomidorowe i bananowo malinowe. Bardzo mu to smakuje. Tak, zamawiam sobie lunch. Tutaj mają bardzo dobre kanapeczki. Ja sobie chyba zamówię całe menu. O, w sumie to menu to jest 15-centymetrowa bułka, do tego napój i przepyszne ciastko z kawałkami białej czekolady i orzechami makadamia. Także no, zaraz tutaj coś wybiorę i będziemy jeść. Kolinek też właśnie zgłodniał, więc daję mu słoiczek jeszcze z Niemiec. Widzę, tutaj mamy słoiczki z Hipa. Jest to banan, jabłko, musli i jogurt. Proszę. Pycha. Ja jestem w szoku. Colin zjadł prawie cały słoik. Po raz pierwszy, także wow. Mój mężczyzna już zaczyna zjadać całe słoiki. Dorastasz, Colin. Mama będzie płakać. Daj. Dziękuję. Jednak nie? Dawaj! Tak, 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 tak. Dawaj! Dawaj! Aba! Zgorbi najdroższy. A i w ogóle Colinkowi wyszły znowu dwa ząbki, tym razem na dole. Także w sumie ma już 8 ząbków, 4 na górze i 4 na dole. Tylko nie chcę ich pokazać. Te u góry widać lepiej i wiecie co, wydaje mi się, że Colin będzie miał szparkę między zębami i tymi górnymi. No, ale zobaczymy, jak reszta mu urośnie. Moim zdaniem jest to mega urocze. A! Tak, przyszedł mi właśnie lunch. Tutaj mam kanapkę, tutaj mam bułkę, dressing do sałatki i tutaj mam jeszcze dwa ciasteczka. I do tego jest jeszcze witaminowa woda. Kolo, co tu przyszło dla ciebie? Kolejna paczuszka dla ciebie. Termometr bezdotykowy. Szybki pomiar, czytelny wyświetlacz, nowoczesny dressing. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Od razu przetestujemy, tak? Na tobie i na mamie. To jest z tej samej firmy, co ostatnio wam pokazywałam, ten aspirator elektryczny. Aspirator bardzo dobrze nam się sprawdza, więc tutaj mam jeszcze właśnie termometr bezdotykowy z firmy Neno i też właśnie sobie go przetestujemy. Tak jak mówiłam, jest to nowość na rynku, także byłam bardzo ciekawa tych produktów. Tak, termometr mam już otwarty. Wybaczcie za ten hałas, ale po prostu moi sąsiedzi to ogólnie są mistrzowie w robieniu hałasu i od rana już po prostu robią tutaj jazdę. Od paru miesięcy tak naprawdę. Termometr. Zaraz, o fajnie, bo, fajnie, że są tutaj dołączone też baterie do tego, także nie musimy... Ej, koleś! Co ty?
No co ty? Jesteś taki ciekawy, co przyszło dla ciebie. Termometr wygląda tak. Mam tutaj jeszcze folię, która zabezpiecza nam ten termometr przed rysami. Kolinku, nie atakuj mamy. No czekaj, zaraz sprawdzimy, jak to działa, dobra? Dawaj. I zobaczcie, jest to naprawdę banalnie proste. Trzymamy sobie termometr tak mniej więcej w odległości 1,5 cm. Naciskamy na naciskamy tutaj na ten przycisk. 37 stopni. Termometr bardzo fajny, bardzo łatwy w użyciu. Także naprawdę każdy to ogarnie. Teraz jeszcze chciałabym wam pokazać, co ostatnio kupiłam Kolinkowi w Zarze. Wzięłam mu takie ala leginsy z wełny. One są bardzo fajne, mega wygodne i moim zdaniem najlepsze na co dzień. Wzięłam mu szare i te, które teraz ma na sobie, takie beżowo-brązowe. Ej! Ej! Tutaj mam jeszcze taki komplet, to jest piżamka, też bardzo, bardzo fajne, taki szary w baby pandy, mega wygodny materiał, taki naprawdę fajny piżamowy. I ta ubranka ma na 86 i wzięłam mu jeszcze taką jasno niebieską bluzę w jeżyki. Tak, teraz kolacja, czy tam obiad, mamo, co to dzisiaj za cuda mamy? Jabłka? Jabłka, jabłka, pomarańcz, grejpfrut, granat i pyszny sos słodko-kwaśny, kurczaczek grillowany. A co tu mamy? Sos słodko-kwaśny i bułeczki. A co tu mamy za bułeczki? Bułeczki. Aha! Wow! Kolacja, obiado, kolacja. Kolacja, obiado, kolacja. Kolacja, obiado, kolacja. Mamo, co ty zamówiłaś? O, jeszcze by go teraz ściepło. Co to jest? Flip? Zrób sobie flip. To jest flip? Ale dobra, bajka. Ale jaja. Co to jest? Do swojej małej torebeczki telefonik. Tak. Aha, do tej mojej małej torebeczki, tak? A co to jest za torebeczka, wiesz? Nie. Jak się nazywa ta firma, ta moja mała torebeczka? Chanel! Gucci! Gucci Flip? Mamo, Gucci Flip Flap! Jest taka piosenka. Naprawdę. Ale fajny bajer, powiem ci. Coś innego. No. Ale naprawdę, ja bym się cały dzień tym bawiła. Fajna bajera. Czy jest problem, jakby się pani numer... Gratuluję. Idę się kąpać i idę spać. Jest już za 20. Jest już za 20:10 i no trochę mnie męczy jeszcze ten kaszel i nawet ciężko mi jest mówić. Także dziękuję wam bardzo. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.